Chodzi o moją opinię dotyczącą Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla kamiennego. Tak jak powiedziałem, ja jestem optymistą. Myślę, że powstanie tego centrum przyczyni się do tego, że podniesiemy bezpieczeństwo pracy w polskiej kopalni węgla kamiennego. To jest jeden ważny obszar i aspekt działalności tego centrum. Drugi ważny obszar to jest ograniczenie emisji metanu do atmosfery. I wreszcie trzecia sprawa, i stąd jest udział w Centrum Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu PGNiG. Mianowicie dla PGNiG jest to, uważam, duża szansa na większe zdywersyfikowanie źródeł dostaw gazu. Już tutaj padały takie liczby, że grupa PGNiG liczy na to, że pozyska dodatkowo od 1 do 2 miliardów metrów sześciennych gazu w skali roku. Także ważne obszary. Jesteśmy w Katowicach. Główny Instytut Górnictwa, który reprezentuje od lat, zajmuje się zwalczaniem zagrożenia metanowego w podziemnych kopalniach. Jestem przekonany i liczę na to, że z uwagi na współpracę z wieloma międzynarodowymi ekspertami, z uwagi na połączenie sił trzech dużych instytutów badawczych, uda nam się podnieść jeszcze poziom bezpieczeństwa pracy polskich górników, ograniczyć emisję metanu do atmosfery, czyli pozytywnie wpłynąć na ograniczenie tak zwanego efektu cieplarnianego. I to, co już powiedziałem, myślę, że będzie to również sukces biznesowy dla PGNiG z uwagi na wzrost gazu, którym będą dysponować i dystrybuować go w naszym kraju.